Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa, nie magister Zarzycki. Tutaj zabrało się Państwa w tym przedsionku do tej służby zdrowia dużo, tak nocą. Mało. No, mało. Ja tak pokażę po nogach. Po nogach pokażę, że tutaj kupa ludzi stoi. Kupa ludzi tutaj stoi. O, tutaj źle pokazałem, że to nóg nie było widać. Tak, dobrze. Więc proszę Państwa, czy nie uważają Państwo, że to jest trochę chore, że żeby się leczyć, to trzeba nocą stać do lekarza? Trzeba być zdrowy! I trzeba być zdrowy. O, tu idzie następny pan. Dzień dobry. Czy nie uważają Państwo, że to jest... Pan tutaj jest za Wojtkiem, nie magistrem. Czy nie uważają Państwo, że to jest trochę chore? Pani magistrze się dobrze daje? Proszę, proszę, niech pan przejdzie. Co prawda nie bardzo jest gdzie przejść, ale... Niech pan próbuje. Ale przynajmniej mają państwo tutaj ciepło, bo się państwo grzeją. Grzeją się państwo w własnym... Ale to jest tak, panie Wojtku, że trzeba się najpierw tutaj zjawić, żeby lekarze wiedzieli, że są pacjenci. A, no właśnie, czy jak państwo przyjdą w nocy, to wtedy lekarz wie, że... Kto ostatni z państwa? Ale gdzie? No ja byłem ostatni, pan Wojtek jest po mnie, a pan jest po panu Wojtku. Kto jest na dół ostatni? Tam się spytać. Będą przyszedł nagrać wiadomości sportowe. I pójdzie. Aha. A czy... Proszę Państwa, a czy... Pan Wojtek jest w kolejce, czy tak tylko... Nie, no ja to jestem z pieskiem, to nie wiem, czy to dobrze trafiłem. Ale tego psa puszczałem. Piesek mi zaczął kaszleć w nocy. I nie wiem, czy dobrze trafiłem. Czy to nie lepiej do weterynarza iść z tym pieskiem? Chyba. Pokażę tu Państwu, że o, piesek czeka tutaj. Czeka tutaj na dole, po ciemno. Bo jeszcze jest noc, mamy noc. Piesek jeszcze czeka. Czy Państwa, powiem Państwu tak na koniec takie życzenia, że życzę Państwu, żeby Państwo mieli tak... Czemu Pan nagrywał, jeszcze można wiedzieć? No ja nagrywam, bo lubię, bo jestem filmowcem. Ale do wyżyn, do Warszawy? Do Warszawy tak, bo jestem z Ministerstwa Zdrowia, jestem przedstawicielem. Bo pan minister nie może spać, bo się dowiedział, że tutaj to w Staszowie... To soproszki. Pan minister się dowiedział, że tutaj w Staszowie ludzie czekają nocami w kolejkach. No i z tego powodu nie może spać w nocy. No w kolegach nie stoi się po nocach, żeby się dostać do lekarza? No to prawda jest, to co będziemy kłamać? No poważnie, tak pan to robi, bardzo dobrze robi. O, nareszcie. Nareszcie ktoś mnie popiera. Ja popieram, czego nie? Czego stoisz w szpitalu od godziny na całą noc do ortopedy się dostać? Jeszcze do 3 miesiące do przodu coś się napisać. Jeszcze musisz iść do okulistów, tam zobaczyć, ile jest kolejka, jest na dworcu. Ale gdzie? No okulista. Ale tam jest okulista. Ja nie do szpitala coś nie widzę. Ale koło szpitala? To za rok niedaleko. Janików, co to jest tam. Aha. Za Stradoszką. A, no to dobrze. Tam nie ma ciepła, Michał. Tam gdzie stoi, tam co? To już resztę mnie interesuje. A wiedzą Państwo, a ja na koniec Państwu, na końcu Państwu pożyczę, żeby Państwo mieli taką służbę zdrowia jak mój piesek. Bo jak piesek choruje albo kotek, to idę do weterynarza i nie czekałem dłużej nigdy niż pół godziny. Nawet chyba nie czekałem nigdy pół godziny. I to w dzień, nie w nocy. W południe sobie przyjdę. 15 minut czekam, czasami od razu wchodzę, bardzo często, nawet nie muszę nic płacić, dlatego że jestem stałym klientem, więc tam pani tam obejrzy coś, tam da jakieś proszki, mówi, a dzisiaj to niech pani płaci, tam za proszki pan zapłaci tylko. Bierać się tam i tam na plecach nagrasz. No dobrze. Tam iść, no, tędy do góry i tam tego ludzi pełno stoi. A to mało jest na... Ale to na jakiej ulicy? Do szpitala, jak jest po lewej stronie, no. Po lewej stronie? No, tam się światła świecą, jest... Tam, gdzie te okna są. O, tam ludzi jest zawsze. Tam ludzi jest zawsze, od czwartej, trzeciej, to jest pełno ludzi. No to jak będzie... Tyle tych ludzi? Tak, okulicie. No to jak mi się będzie chciało, to pójdę. Gdzie to prywatnie? No, gdzie to będzie? No, widzisz pan. No, na co się płaci? Dobranoc, życzę państwu dużo zdrowia. Chodź, Sunia, chodź, już musimy iść do domu, bo jesteś śpiąca. Biedny piesek, no nie daje nocy spać Suni, bo muszę tutaj
Muszę tutaj w nocy przychodzić i filmować to, co się dzieje w tej chorej służbie zdrowia. Proszę Państwa, macie Państwo teraz przynajmniej bardzo ciepło tutaj, prawda? Cieplutko macie, nawet nóg się nie da. Nawet nóg się nie da sfilmować, bo po prostu, no tu jest, proszę Państwa, szpilki, kamery się nie wciśnie tu. Jak Państwo nic nie widzą na ekranach, to dlatego, że tutaj w tym przedsioneczku nie da się, o tu już ludzie stoją na zewnątrz, bo już nie ma jak wejść. Nie ma jak wejść. Tutaj chyba sporo osób ma gorączkę, dlatego że jest tak tutaj ciepło, mimo że tu nie ma żadnego grzejnika, że przypuszczam, że tutaj sporo ludzi ma gorączkę. Tak, tak. No zawsze wysoka temperatura pomaga zwalczać bakterie, także i może i wirusy, także to... Dlaczego te bakterie będziesz wierdził? Słucham? Dlaczego ta bakteria? Weź pan, no, tam dopowiedz, że jak to kobiety wyjdą, będzie zimnie. No może rzeczywiście. Rzeczywiście. Tutaj, proszę Państwa, stoi, no ja wiem, tak. No tutaj już nikt nie wejdzie, bo tutaj już ludzie stoją na zewnątrz, bo tutaj już się tutaj nie da wejść. Już się nie da wejść. Proszę Państwa, jak tutaj stoicie tak w takiej dużej grupie, nie macie nic do roboty w sumie, tylko stać i czekać, to może mi coś poradzicie, jak mam wynająć pomieszczenia na świetlicę, bo mam kupę sprzętu, mam stoły bilardowe, stoły tenisowe, książki i nie mogę wynająć żadnego pomieszczenia tutaj od władz, ani od księdza proboszcza. To trzeba zrobić ściepę i kupić bomba, to było. Nic się nie da zrobić. Państwo macie jakiś pomysł? Tutaj na zewnątrz jeszcze ludzie też stoją, no bo się już tam niestety nie mieszczą, bo tu już jest tak napchane, proszę Państwa, o tutaj widzą Państwo, że no tam nie wciśnie ani szpilki, no nie chcę pokazywać wyżej kamerą, żeby chorzy mogli być sobie anonimowo chorzy, no ale tam się już nie wejdzie.